Paweł Sroka, witam w Niecodzienniku. Tym razem jego bohaterem jest Krzysztof Bodziony, podegrodzki Lach, właściciel skansenu, który niby jest prywatny, ale służy wszystkim. Tom za górą domecek, tom za górą jądel, siądel, siwy rondel domecek, fiksą figurą, punktą za górą domecek. Witajcie u nas. Witam was bardzo pięknie na Kubalówce. Kubalówka jest w Podegrodziu, a Podegrodzie jest w samym centrum Lachów Sądeckich. Między Krakowem a górami jest właśnie taka kraina, taka Dolina Sądecko, z centrum w Podegrodziu. To są Lachy Sądeckie, a my tu nazywamy Lachy Podegródzkie. Można powiedzieć, że my są w kolebce Lachów, dlatego, że zanim powstał Stary Sząc i Nowy Sząc, to ośrodek administracyjny Pierwszokaszczelania była w Nostowicach, potem w Podegrodziu, bo były trzy grodziska kolejne. W 1014 rok powstała parafia w Podegrodzie. 5 roków temu obchodziliśmy 1000-lecie istnienia naszej parafii. Chałupa z 1858 roku, szpichlerz po naszym sołek i kuźnia 1920, czyli początki XX wieku. A w Dumecku poniąka, a w Dumecku jądel, siądel, siwy rondel poniąka, pisą figurą, punktką za górą. Tak naprawdę to się zaczęło od tego, że wyszedłem sobie na strych i znalazłem stare jarzmo, jarzmico, właśnie po dziadku. Odmalowałem i tak mnie gdzieś pikło wtedy właśnie, żebym tak poczuł, że żeby coś takiego, taką wystawę zrobić, tak mnie coś nasło. No i potem się zaczęło. W 2001 roku przeniósłem sobie kuźnio z Łosowio w Podegrodzio i tak się mi umyślało, sobie myślę, jak taka kuzionka mam, no jest, to może bym sobie chałupę przeniósł. No i w 2003 roku umyślałem sobie, że muszę zrobić taki mały skansen, taką chałupę typowo podegródzką, tradycyjną. Jak się nadarzyła okazja kupionie chałupy, no to ani zem się nie namyślał dnia. Sam zem se znacuł, 1, 2, 3, 4 klocki, tu drzwi, tu lewe okno, tu prawe okno, tu kolonica, tu płotwa, tu krokwa i tak my przenieśli. Przez 2 tygodnie my robiły w 8 chłopa. 3 braci, 3 szwagrów i 2 kolegów. No i Józef Górcowski. Cieśla, taki stary majster, on wszystko umie robić. No i potem my składały jak klocki. 1, 2, 3, od dołu, od dołu, no i po kolei. No i tak my w 2 tygodnie my do chałupa postawiły. Przyszedł do nie młodzioniec, przyszedł do nie jądel, siądel, siwy rondel młodzioniec, fiksą figurą, punktą za górą młodzioniec. Wchodzamy do chałupy, no i pierwsze pomieszczenie w chałupie to jest sioi. No ta sioi u mnie jest trochę przerobiona, bo są półki, są sprzęty, są narzędzia stolarskie, do obróbki lnu, konopi, taką wystawę zrobiłem, żeby jak przychodzą dzieci na warsztaty, wycieczki, żeby widziały, co dawniej w chałupie było. A tak naprawdę dawniej w sioni to były groty na kunia, spyrcarnia, albo zarna w rogu, albo becka na kapusto. No i w sioni to było całe, to się, jak przychodził parobek, pastuch, gazda, to się rozbierał, zawiesił na buncie i wchodził do chałupy. I prosił ją łowioniec, i prosił ją jądel, siądel, siwy rondel, łowioniec, fiksą figurą, punktą za górą, łowioniec. Gdyby nie mieszkańcy Podegrodzio, to tego miejsca też by nie było. Ja nawet się bałem, że jak tu chałupa postawię, to sobie myślę, rony boskie światy, a dół będzie cało goło w środku. Ale odruch ludzi z Podegrodzia był taki, że mi po prostu przynosiły rozkłosyk, rozniecko, rozdzisko. Ty, sąsiadka, go do tybą, mam jakieś ich tam stare widły, cyradło, ty gorce gliniony. I tak mi ludzie, w większości to mi ludzie z Podegrodzia poprzynosiły, podarowali. Trochę rzeczy kupiłem, ale w większości to mi po prostu przyniosły i ofiarowały. Ciekawa rzecz, łapka na mysy. Po 4 się łapały. O, raz.
No a w tej chwili to się tak objawia, że jak przyjedzie rodzina z Krakowa, z Warszawy, to przychodzą, możemy tam przyjść na Kubalówko, pokazać, jak nasze dziadki mieszkały. No i tak to się wszystko odbywa. Zdjęcia se robił, nowożeńcy przyjeżdżają zdjęcia robić. Cześć, coś ci tu się odbywa. A tu jest chałupa, bo w Podegrodziu to się nazywa cały budynek, dom, to się nazywa chałupa, ale kuchnia to też była chałupa. W tej chałupie się wszystko robiło. Gazda robił kozycki, parobek robił mietły, dziopy robiły bibuło, haftowały, a tutaj mamy. Teraz bym powiedział, że sprzęty AGD, a to do nich były dwojocki, gliniocki, no i różne niecki, dziski. Popatrzcie się, jaka była bieda, jak gorce gliniony spod na ziemię, bo dziecko popchło, to jeszcze go wziąły albo kłowol, albo gazda, jak umiał, no to ze zdrutową i... Słuchajcie, 3 roki temu od Kowalczycki z brzegów zem to przyniósł, to jest te kwaśne mleko w tam trzymała. To się różni tym od skansenu, że w skansenie idzie poni, opowiada, nie rusać, nie dotykać, a u nas to wszystko zyje. Baby pieku, gotują, ciotki robią. Podegrodź na środku wsi, tam dziewczyna o mnie myśli. Myśli, nie chcę zasmucone moje serce. To wszystko zyje. A jak się zepsuje, to się naprawi. Mamy takiego kolego Ludwika, który jest tu powolą na etacie. Śmiejemy się, że na etacie. To jest złoto rączka, on wszystko umie zrobić. Bułą w karczmie, bułą czas niemały, piłą piwko, kurzułą cygary roz. Jedna była Kaśka, a drugą Maryna, jedna była ze wsi, a drugą z Omłyna roz. Tu nie ma żadnych konserwantów, tu jest tylko mułka, woda, ziemniaki i sól. Nie ma żadnych polepszaczy, no i ten chleb można nawet, jak to umie, przetrzymać 2 tygodnie w dobrych warunkach i ani nie kiśnie, nie psuje się, naprawdę. No, można przyjechać, spróbować w stronę Podegrodzia. Strój podegrodzki jest tak charakterystyczny, że możemy odróżnić, czy jest stary dziadek, czy jest żonaty, czy jest kawaler, czy jest panna, to poznamy po stroju. A to jest ciosek, to jest taka ozdoba. Teraz się to przeistoczyło w mucho albo w krawat. No. A u nas jest taki ciosek tradycyjny, haftowany rocznie. Gwara podegrodzko, godo się gwara podegrodzko, gwara lachusko. No wiadomo, że ta gwara jest uciekła, ale my się staramy to gwaro podtrzymywać. Tu w Dolinie Dunajca ta gwara funkcjonuje. Ludzie po prostu się cieszą, mają jedno miejsce takie w Podegrodziu, może nie jedno, ale jedno z wielu miejsc w Podegrodziu, które można no, przyjść, pokazać komu. Zaproszę was bardzo pięknie do Podegrodzio, na Kubalówko, od rana do nocy. Zaproszę pięknie, a zwłaszcza podczas wakacji, zajęć, warsztatów, bo wtedy ta chałupa zyje, wtedy są koniki, wtedy kowolkuje. Jak kowolec kuźnikuju pod kowecki w mig, mig, mig. Jak ją sobie zakojcują, nie potrafi nikt, nikt, nikt. Śpiew i muzyka to jest coś pięknego. Yo, Podegrodzio, swoje.